Samochód, którym podróżował niemiecki piłkarz pochodzenia kurdyjskiego Denis Naki, został w nocy z poniedziałku na wtorek ostrzelany na autostradzie A4, donosi niemiecki dziennik Die Welt. Były gracz FC Stary Testament Pauli jechał w kierunku Kolonii. Do incydentu doszło na wysokości miejscowości Dren. Zdaniem Nakiego za zamachem na jego życie stoją tureckie służby specjalne. Jechałem prawym pasem. Z lewej podjechało czarne kombi. Pasażer otworzył okno i zaczął do mnie strzelać. Natychmiast się schyliłem. Kule przebiły boczną szybę oraz karoserię obok przedniego koła. Zjechałem na pas awaryjny. Bałem się o życie, powiedział Naki w rozmowie z gazetą. Jedna z kul utknęła w karoserii autor, Twitter Kurdskampaign. Piłkarz złożył skargę na policji. Według niego próbowano go zabić, a nie tylko zastraszyć. Jak twierdzi Naki, który gra obecnie dla trzecioligowej drużyny kurdyjskiej Ahmet SK. Nie myślałem, że coś takiego może mi się zdarzyć w Niemczech. Wychodzę z założenia, że za zamachem na moje życie stoi turecki wywiad MIT. Zadeklarował piłkarz w rozmowie z Die Welt. Prokuratura wszczęła śledztwo. Prowadzimy śledztwo pod kątem próby zabójstwa. Oświadczyła rzecznik prokuratury w Aachen Kaczas Hlenkerman-Pitz. Naki przebywa obecnie u rodziny w Niemczech, ale w najbliższych dniach zamierza wrócić do Turcji, gdzie wśród zwolenników prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana uchodzi za zdrajcę. W kwietniu 2017 roku Röntgen Sąd w Turcji skazał Nakiego na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu za uprawianie propagandy terrorystycznej na rzecz Partii Pracujących Kurdystanu, PKK. Piłkarz dorastał w Dren. Jako junior grał w klubach FC Dren oraz Bayer Leverkusen, do którego trafił w 2003 roku Röntgen. Latem 2009 Röntgen Naki podpisał kontrakt z FC Stary Testament. Pauli w 2013 roku Röntgen wrócił do Turcji. Latem piłkarz został pobity podczas meczu przez jednego z kibiców, który nie mógł mu wybaczyć krytyki Erdogana. Ryb, Welt.Divisione.